jest głupota ludzka, żeby matkę ziemię ugorować. My tutaj przyjechaliśmy, tutaj pan wice powiedział, jesteśmy do muru. Nie ma gdzie kroku do tyłu zrobić. Skończyło się już jakieś zasoby, skończyły się kredyty, skończyły się skończyło się praktycznie dochód gospodarczy na tą chwilę. Jesteśmy zasypani rzepakiem, kukurydzą. Przyszła wiosna, czas wyjechać w pole. Czym wyjechać? Jak nie ma na paliwo, nie ma na nawóz, nie ma na środki chemiczne, nie ma na opłaty maszyn rolniczych, prądu i tak dalej. Każdy wie, jak w gospodarstwach nawet domowych, ile kosztów trzeba ponieść, aby dalej egzystować. Na obecną chwilę te wszystkie idiotyzmy Unii Europejskiej odbijają się czkawką już w tej chwili u polskiego rolnika. Już na tą chwilę odczuwamy głupotę, bo to jest głupota ludzka, żeby matkę ziemię ugorować. Gdzieś jest zapisane, że matka ma, ziemia ma być poddana. Nie wiem, szanowni państwo, może już emocje trochę biorą górę, ale jeżeli już się obraża Boga, no to się obraża cały świat. Bo to jest obrażanie Boga. Żeby ziemię ugorować, co za idiota wprowadza Zielony Ład. To jest kompletny idiota, bo normalny człowiek tego by nie zrobił. Nie wiem jeszcze, do jakich absurdów na tej, w tej Unii Europejskiej dojdzie. Nie wiem. Bo już chyba absurdem całkowitym jest ugorowanie ziemi. Co my mamy dalej zrobić ze sobą? Wiosna przyszła. Trzeba wyjechać w pole. Czym? I jak dalej z życiem swoim pokierować? Dla was, szanowni rolnicy, ale też i goście zaproszeni, kieruję to pytanie. Jak my mamy dalej żyć? I dokąd tą drogą? Przecież za chwilę będą kolejne żniwa. Co powiedzieć z tym zbożem, które w magazynach jest? Nie tak dawno zaprosiłem mojego kolegę, trzeba powiedzieć tutaj oficjalnie, pana wójta Borowskiego do siebie, do gospodarstwa. Może tutaj potwierdzić, ile zboża leży na, w magazynie. Gdzie to sprzedać, za ile? A co dalej z inwestycjami, ze spłatą kredytu, z opłatami? Co dalej z tym zrobić? Tu trzeba się zastanowić nad tym, czy my jako kraj nie tracimy suwerenności. Bo jeszcze ten bastion został rolniczy, bo już wszystko rozwalone jest w Polsce. Nie ma przemysłu maszynowego, nie ma przemysłu spożywczego. Wszystko sprzedane, porty zawalone, porty sprzedane. I co dalej? Emocje trochę się mi udzieliły. Nie będę dalej kontynuował, bo tutaj trzeba by było mówić naprawdę bardzo dużo i długo. Ale kieruję pytanie do rządzących obecnie. Jak długo jeszcze będą się zastanawiać i podejmować decyzje? Decyzje powinny być od zaraz podjęte. Przecież wiedzą rządzący, z czym się dzisiaj rolnik boryka. Tu nie ma już czasu. Czas minął. Teraźniejszość musi nastać. I życie tknąć w nas, rolniku. Bo jeżeli my zginiemy, zginie cały kraj. Nie ma wyjścia. Chciałbym tutaj oddać w tym momencie, a jeszcze wam, przepraszam, szanowni państwo, włodarze nasi. Wam życzę wytrwałości przede wszystkim w tym wszystkim. Rządźcie normalnie i porządnie, bo jesteście dobrymi włodarzami. I niech wam pomaga lokalna społeczność. Dziękuję teraz głos tutaj koledze Kretkowskiemu, który przedstawi petycję, którą napisaliśmy wspólnie, i tą petycję skierujemy do premiera. Zawiozą nasi koledzy. Bardzo proszę, Sławek. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, prawdopodobnie jutro będziemy się widzieli z premierem. Jest taka możliwość, dzisiaj zbieramy podpisy pod namiotami.
Prosiłbym was wszystkich, aby się tam każdy podpisał. Tutaj państwa włodarzy też bym chciał, żeby też każdy się podpisał pod tym wszystkim, co my tutaj obligujemy. Zresztą za chwileczkę usłyszycie, o co nam dokładnie chodzi. Szanowny panie premierze Donaldzie Tusk, my rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy Sołec i miast, przede wszystkim włodarze powiatu Aleksandrów Kujawskich, zwracamy się do państwa z drogi krajowej 91 Nowego Ciocinka, gdzie dzisiaj trwa protest 36-godzinny w obronie naszych gospodarstw, rodzin, a także mieszkańców naszego powiatu. Stoimy, nie poddajemy się, mówią organizatorzy. Panie premierze, nie możemy dopuścić, by kraj z tradycjami, nasza ukochana Polska, straciła to, co najcenniejsze – polskie rolnictwo. Musimy wprowadzić zasady, dość z niekontrolowanym nadpływem produktów rolno-spożywczych spoza granic Unii Europejskiej, trzeba natychmiast to zakończyć. Granice muszą być uszczelnione w taki sposób, by na stoły trafiał polski chleb z polskiego zboża. Zwracamy się również do pana. Panie premierze, zatrzymajcie tej dziwnej polityki europejskiej, która niesie za sobą wiele zła i ogranicza nas jako polskich rolników. Produkcji zdrowej polskiej żywności, która jest ceniona i szanowana na całym świecie. Panie premierze, mówimy dość biurokracji, niedziela i wieczory są na rodzinę, a nie do wypełniania cudzonych papierów, zeszytów, ksiąg, wniosków, podań i tym podobnych. Panie premierze, rolnicy z naszego powiatu w obecnej chwili nie mają za co wyjechać w pole. Koszty produkcji nie są adekwatne do tego, co zarabiamy. Walczymy o odrzucenie ugorowania 4%, a my dzisiaj będziemy ugorować, bo nie stać nas na uprawę. Koszty paliwa ograniczają fazowaną obrówkę pól, co będzie skutkować zmniejszeniem wydajności z każdego hektara. Panie premierze, czy o to chodzi? Dość czołgania i poniewierania ludzi, którzy bronią i chronią. Dziękuję. Szanowni państwo, ja teraz się zwracam do gości zaproszonych. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Panie wojewodo, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni panowie, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie. I tutaj się zwracam do moich kolegów samorządowców, że jesteście tutaj. To jest niesłychanie istotne. Za to chciałem wam podziękować. Chciałem również podziękować za to, że zaprosiliście mnie na to wydarzenie. Muszę wam powiedzieć, że jechałem tutaj do was z takim lekkim niepokojem, bo ostatnio dosyć często jest mi dane uczestniczyć w protestach waszych, w protestach rolników, ale te protesty przebiegają w różnych częściach naszego województwa w różny sposób. Tutaj mówię do was, drodzy rolnicy, ja dziękuję za to, że w taki sposób protestujecie. Organizatorom gratuluję, bo pomyśleliście o wszystkim, się okazuje, czyli logistycznie jest to przedsięwzięcie naprawdę zorganizowane super. Ale nie o to przecież w tym wszystkim chodzi. Szanowni państwo, no nie jesteście tutaj dla przyjemności. Nie jesteście dla przyjemności. My też nie jesteśmy dla przyjemności. Nie powiem, że jestem z obowiązku. Jestem w związku z troską. Również, bo ja wiem, co was tutaj zgromadziło. Ja wiem, że nie jest wam łatwo, że nie jest łatwo związać koniec z końcem i że jesteście rozgoryczeni, pełni goryczy. Wszystkie elementy, które zgłaszacie, wasze postulaty są logiczne, są zrozumiałe i myślę, że brakuje osób, które nie popierałyby waszych postulatów. Rozumiem również fakt, że chcielibyście, żeby wydarzenia rozgrywały się bardzo szybko. No niestety, to, co dzisiaj obserwujemy, jest skutkiem wprowadzonej przez ostatnie lata polityki. No nie da się od tego uciec.
Nie da się również uciec od tego, że na czele rolnictwa, tego działu rolnictwa w Unii Europejskiej stoi Polak. Stoi Polak, komisarz europejski Janusz Wojciechowski. I myślę, że on powinien być głównym adresatem żali, które formułujemy. Przecież polski, ten zielony, to jest właśnie efekt jego działań. I to tam powinny być artykułowane te pretensje. Ja wiem, zanim tutaj do was przyjechałem, to rozmawiałem z wiceministrem rolnictwa Jackiem Czerniakiem. Pytałem go, żeby móc tutaj przekazać wam jakieś konkretne informacje. Otóż, szanowni państwo, wszystkie te elementy, które są przedmiotem sporu, one są negocjowane. Rozmawia się o tych sprawach w Brukseli, rozmawia się bilateralnie z władzami Ukrainy. Te postulaty dotyczące embarga na dostawy zboża z Rosji i z Białorusi, to wszystko jest negocjowane. Także nie da się wszystkiego nagle zrealizować, tak żeby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki udało się rozwiązać te problemy. Ja wiem, ruszycie w pole i z tych teoretycznych rozważań przejdziecie do rozwiązań praktycznych, że będzie brakowało na paliwo, na środki ochrony roślin, które wbrew pozorom miały tanieć, są coraz droższe. Ja sam tego doświadczam, również uprawiam ziemię. Ja pochodzę ze wsi, mieszkam na wsi i mnie nikt nie musi opowiadać teoretycznie o problemach rolników, bo ja sam te problemy również mam. Natomiast chcę wam powiedzieć, że wszystkie te postulaty, bo gdybyście chcieli przekazać je mnie, to ja na pewno przekażę panu premierowi, ale słyszę, że się wybieracie jutro, tak, na protest, więc będzie okazja, żebyście osobiście przekazali. Wszystkie te wasze postulaty ja osobiście również bardzo popieram. Życzę wam, drodzy państwo, żeby ta gorycz, która wam towarzyszy, szybko minęła i żebyście odnaleźli radość, tą naturalną radość w uprawie ziemi, która towarzyszyła waszym dziadom, ojcom i wam. Żeby to powróciło, żeby ten rachunek ekonomiczny, który jest niesłychanie ważny, oprócz tego etosu uprawy ziemi, żeby ten rachunek ekonomiczny dla was bardzo korzystny. Tego wam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu wojewodzie. Brawami. Dziękujemy. Zapytam się, czy ktoś jeszcze z państwa wójtów może lub innych gości chce zabrać głos. Panie wójcie Borowski, bardzo proszę. Kolego Ryszardzie zresztą powiem tak. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy jestem upoważniony przez wszystkich kolegów wójtów, żeby w ich imieniu mówić. No, będę się starał mówić w imieniu nas wszystkich. Szanowni państwo, drodzy rolnicy, najlepiej za dużo nie mówić, tylko więcej robić. Tak bym powiedział, a szczególnie może to się władzy dotyczy, bo wy to się za dużo napracujecie. Wiemy wszyscy, że jest źle i wiedzą to przede wszystkim rolnicy, ale wiedzą też włodarze gmin, że jest źle w gminach, gdzie podstawowym dochodem tych gmin i tych gospodarstw jest rolnictwo. Dzisiaj z tego się jest trudno utrzymać i to jest, wasza obecność jest wyrazem, wasza determinacja jest wyrazem tego, co się dzieje na polskiej wsi. A to, że jeszcze ta wieś jakoś żyje, to należy wam zawdzięczać, że jakoś ten przysłowiowy koniec z końcem wiążecie. I to nie jest wina tego rządu, który jest kilka miesięcy. Ktoś by powiedział tego, co 8 lat. Przecież ja w tych strajkach to uczestniczę, przynajmniej ja, bo jestem dosyć długo wójtem. Już kilkanaście lat temu uczestniczyłem tam na skrzyżowaniu wcześniej w okolicach Turzna.
W rolnictwie sytuacja się pogarsza z roku na rok i to idzie tak po równi pochyłej w dół. Teraz już jest blisko tego poziomu zerowego. I teraz można zapytać, kto jest za to odpowiedzialny? Dlaczego tak jest? Dlaczego trzeba protestować? Czy trzeba tylko zmienić przepisy, żeby ten Zielony Ład nie był tak drastyczny, żeby to były przepisy rozsądne dla... Czy rolnicy mają pilnować na granicy transportów i patrzeć, który transport jest legalny, a który jest nielegalny? Czy od tego są rolnicy? A gdzie są urzędnicy? Dzisiaj się dowiaduję, że nie tylko ukraińskie zboże, tutaj na tych transparentach jest wypisane, że trzeba ten niekontrolowany transport czy napływ zatrzymać, ale również, o dziwo, objęte embargiem w Unii Europejskiej i na świecie zboże rosyjskie, które idzie, i białoruskie, które idzie przez Litwę do Polski. Czy to jest normalne? Kto za to odpowiada? To jest zwykłe oszustwo. Kto się na tym dorabia? Kosztem rolników. Wprowadzają miliony ton zbóż do Polski, a później rolnik nie może sprzedać. W magazynach czeka zboże na przednówku, kiedy za kilka miesięcy będzie trzeba nowe zboże tam złożyć, zeskładować. Kochani, a dzisiaj czytam w mediach, że nie tylko zboże do Polski idzie rosyjskie, ale również sklejka przez Kazachstan. No, jeżeli tak będzie, no to gdzie są ci urzędnicy? Gdzie są służby celne? I musiało to stwierdzić niemieckie laboratorium, że do Polski wprowadzane jest wszystko, co nie powinno. Kochani, powiem tak. Jeżeli tak będzie dalej, to nie tylko los rolnika będzie zagrożony, czyli przyszłość Polski. Przyszłość Polski, bo to nam jeszcze zostało, co jest nasze, co jest polskie, o co się nie musimy prosić. Ale los takich gmin, jak moja gmina, gmina Koniec, typowo rolnicza, gdzie podstawowym dochodem własnej gminy to jest podatek rolny, ludzi ubywa, gospodarstw ubywa, bo się nic nie opłaca, nie opłaca się już na gospodarstwie nawet 20-hektarowym czego uprawiać, bo jest niedochodowe. Niedługo będą tylko 100-200 hektarowe gospodarstwa. Ilu rolników w gminie zostanie? 8, 7? A co z resztą? A co z infrastrukturą? A co z tą tradycją? A co z kulturą wiejską? Nie będzie gospodarstw wiejskich, nie będzie niczego. Nie będzie ochotniczych straży pożarnych, bo dla kogo? Nawet nie będzie kto miał uczestniczyć w tych przedsięwzięciach. I szanowni państwo, przede wszystkim nie chodzi o jakąś kampanię wyborczą. My mamy za miesiąc nas przetestujecie. Wy tutaj zadecydujecie, kto gdzie będzie. I wy najlepiej wiecie, ja nie muszę tutaj nic mówić, nie muszę tutaj zabiegać o dodatkowe głosy, bo polskiego rolnika się nie oszuka. Wy już jesteście dojrzali. Wiecie, co robić najlepiej. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ten mikrofon troszeczkę, no ale jak to zwykle technika łata figle. Powiem tak. Ja nie chciałem tutaj politykować, bo to powinno być odsunięte. Nie można się dać podzielić. Tylko, no pan wojewoda troszeczkę zaczął. Ja powiem tak. Pan Wojciechowski, fakt, że powinien zrezygnować, ale on ma tam tyle do powiedzenia. Kochani, czy wyobrażacie sobie, żebym ja w gminie rządził i miał przeciwko sobie radę gminy całą? Kto by mnie rządził? To mnie już dwa razy tam odwoływali, wiecie o tym, nie? Kochani, pan Wojciechowski to nie jest tam z koalicji rządzącej. On jest tam z jakiegoś parytetu. Natomiast faktycznie powinien zrezygnować, powinien stamtąd odejść, żeby nie być tym tak przysłowiowym kwiatkiem do kożucha.
bo on jest tam kwiatkiem do kożucha, on ma tam niewiele do powiedzenia, natomiast później można na takich zebraniach takie rzeczy mówić, że on jest winny za całe zło polskiego rolnictwa. Nie, tak nie jest. Kto rządzi w Unii Europejskiej, wszyscy dobrze wiemy. I nie dajmy się podzielić, bądźmy razem. Natomiast wydaje mi się, że samorządowcy tutaj w naszym powiecie, zresztą nie tylko, bo tutaj jest więcej samorządowców, też widziałem pana wójta, pana burmistrza z Izbicy Kujawskiej, pana starostę, przedstawicieli pana prezydenta Torunia. Także wszyscy samorządowcy zdają sobie sprawę, że bez was to nas też nie będzie. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi Ryszardowi Borowskiemu. Szanowni państwo, ja idąc w ślad za wypowiedzią pana wójta, powiem, że stosuje się bandytyzm, panie wójcie, w Polsce. Zwykły bandytyzm, bo jeżeli się sprowadza z obcych krajów, nie tylko z Ukrainy, węgiel, no wszystko co możliwe, to jest bandytyzm wobec Polski, wobec suwerennej Polski, wobec polskiego rolnika. Zwykły bandytyzm. Tyle chciałem uzupełnić. Czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? W imieniu wszystkich tutaj pan Nęczak, wójt, zaczęła mówić, że powiedział całe kredo, a ja mam tutaj jeszcze z sobą kolegę. Andrzej, chcesz coś powiedzieć? Czy wszystko już powiedzieliśmy? Wszystkiego się nie da powiedzieć. Szanowni koledzy rolnicy, szanowni państwo, na pewno się nie cofniemy do tyłu. Skończyły się czasy ustępstw. Jeżeli dziś nie zaistniemy, jeżeli dzisiaj odpuścimy, pójdziemy w pole i się skończy. I znowu bandytyzm będzie królował w Polsce. Bo to jest zwykły bandytyzm. Jeszcze raz, przykre to słowa, ciężkie to słowa, ale jeżeli się nie szanuje polskiego zboża, z którego jest świetny chleb, tylko się sprowadza albo się proponuje żywienie narodu robakami, no to, z kim my tu rozmawiamy? Ze zwykłą bandyterką. Nie ma w Polsce władz, które by w sposób całkowity rozwiązały problem? No przecież powinny być władze. I są władze. Tylko że pokątnie jakoś się sprowadza to wszystko i ma się, wszyscy mają się dobrze, a szczególnie mają się ci dobrze, którzy to sprowadzają. Trudno, no ostre słowa, ale kiedyś muszą wybrzmieć. Zwykły bandycy. Dziękuję. Może państwu dziękuję serdecznie za przybycie. Dziękujemy. Ale nie. Chcesz? Bardzo proszę. No to jest witam bardzo wszystkich serdecznie. Tam włodarzy. Szczególnie rolników. Witam. Chciałbym do tych postulatów dołożyć jeszcze tak. Pierwszy, najważniejszy, co wszyscy się tego boją. To znaczy wyjście z Unii Europejskiej. Ja referendum było w 2004 roku, głosowałem przeciwko, bo wiedziałem, czym to się zakończy. Nawet nie myślałem w najgorszych snach, że będę musiał strajkować tutaj dzisiaj i że do tej sytuacji dojdzie. Tutaj dużo rzeczy jest mówionych, dużo tematów jest poruszanych. Sprowadzanie mleka, cukru 1 000 000 ton. Mleko sprzedaje po złoty 50 przykładowo. Ciekawe, gdzie jest ten zysk. Nie mówię o zbożu, nie mówię o kukurydzy, nie mówię o wszystkich produktach. 1 000 000 ton cukru już jest sprowadzone. Cukrownie ostatni rok już są aneksy podpisywać, żeby obniżyć cenę. Na drugi rok będziemy mieli cenę, nie wiem, czy po 10, czy po 12, bo tego nikt nie przewidzi. Cukrownie będą w upadku, tak jak nasze rolnictwo. Następny, Zielony Ład całkowicie wycofany, nie to, że tam jakieś negocjacje, czy jakieś tam, jeszcze zmienimy coś, bo wybory są do Parlamentu Europejskiego w czerwcu, do tego czasu, jeżeli coś ugramy, to będzie nasze, później to nawet z nami nikt nie będzie rozmawiał, możecie sobie strajkować tu nawet miesiąc, dwa, ja przepraszam państwa, wojewodę, czy tam jeszcze nawet premiera, to ile mamy strajkować, ile mamy tu stać i tu przyjeżdżać, czy my nie mamy co robić w domu? Czy ja nie mogę sobie spokojnie żyć w Polsce, tylko muszę tyrać po 24 godziny na dobę prawie, bo 20 żniwa to jest prawie norma, żeby utrzymać to gospodarstwo.
To ciekawe, kto robi tyle, co rolnik. Stocznie zlikwidowane, Solidarność zniszczyła. Górników też zlikwidowała, bo Unia. Bo co, bo Niemiec ma mi rządzić w moim gospodarstwie? Niemiec niech siedzi tam u siebie. On nic dobrego dla Polski nie było, ani z Rosji, ani z Zachodu. Jak była II wojna światowa, to nas zostawili. I co myślicie, że dzisiaj jak Putin przyjdzie, to co będzie? Czy nam pomogą? Oni swoją będą cztery litery ratować. Polska zostanie bez pomocy. To tylko są, znaczy, mrzonki, fikcje. Zielony Ład do wyrzucenia. Forfeit 55 następne. Płacenie pieniędzy za to, że ja wytworzę jakieś gazy cieplarnie. Ale następna głupota. Ekoschematy, ekosystemy. Przecież to, kto to wymyślił? Jak kula ziemska powstawała, schematy Pan Bóg stworzył i ekosystemy. Jakiś głupi urzędnik sobie podszył i robi ekosystematy, ekosystemy, a za chwilę co wymyśli? Jeszcze jakieś dziadostwo i będzie gnębił rolników. My jesteśmy gnębieni. Ja pamiętam 10 lat temu, jak Sawicki był ministrem i powiedział, tak jak tutaj protestowali, ludzie powiedział, co, to są terroryści. I to było w telewizji puszczone publicznie. Odnośnie telewizji tak samo, co piszą, co wybiórczo. Jak ja mówię wypowiedzenie, nie jest puszczana moja wypowiedź całkowicie do końca i to idzie w internet, to ja co mam sobie pomyśleć? Wybiórczo 3/4 puszczone, a 1/3 nie puszczone. To co pasuje, to puszczam, a to co nie pasuje, to nie puszczam. Niech ludzie zrozumieją, polska żywność jest najzdrowsza na świecie. Tak można dosłownie powiedzieć. Truskawki czy ogórki, tak to powiadam, jakie fajne. Tak, pachną, rzesz się, aż się chce jeść. Niech pan jedzie do Anglii, niech pan jedzie do Niemiec. Tam jest chleb nie do zjedzenia. Nie ma zapachu, nie ma smaku. I to wy nie szanujecie tego. Nie ma następców, nie ma zysku i koło się zamyka. Tacy są gospodarze, tak samo w gminach, tak samo w powiatach, w województwie. Widać, kto dobrze gospodarzy, kto nie, od razu, kto jest biznesmenem, kto menadżerem, to w sekundzie, to sobie rok, dwa i już widać, że ten człowiek się nadaje, a niektórzy się w ogóle nie daje. Ale ludzie wybierają kogo? Wybierają, idą po prostu, albo mi się podoba, tak jak Kwaśniewski na prezydenta startował, mówi, no to kobiety mówi, no jego wybierzemy, bo ja to pamiętam, no bo on jest ładny, no i został tym prezydentem, no i to, i tak ludzie wybierają, nie patrzą pod kątem tego, kto ma jakie zdolności i się do tego nadaje, tylko po układach po tym, takie życie. Zniszczone rolnictwo, ja przepraszam bardzo, może ktoś tego chce słuchać, może nie chce, ale taka jest prawda. Pierwszy postulat tu pan pisać, bo ja tego nie pisałem. Wyjście Polski z Unii Europejskiej i nie będzie ładów, nie będzie nacisku. Ja wolę żyć sobie wolnym, nie w jakimś totalitarnym systemie, co za chwilę będę jeszcze w 5G i tak dalej, nie będę tego mówił. Policja jak się zachowuje, tak samo, co robi, jak traktuje rolników na pierwszym, na drugim strajku. Tak samo to jest podejście. Nie traktuje się tak. Normalnie policja jest dla ludzi, powinna współpracować, pomagać, a nie, że karać. Tylko wszędzie, co nie zrobisz, to kara. Gdzie się nie spotkasz, to kara. Tak samo jest w agencji w Aleksandrowie, bo mówię, nie będę nazywał, kierownik już jest zmieniony, no bo co, bo on nie jest z tej partii, co partia wygrała. I tak nieważne, czy on jest dobry. Ważne, że jest z partii, z tej czy z innej. Ja tylko na koniec powiem, że jedni kradną, a drudzy jeszcze szybciej. Te z KPO pieniądze to do banku szwajcarskiego to nie nadążą przyjmować przelewów. Korporacje te, co sprowadzają z Ameryki i powiedzmy z Niemiec, te holdingi, te zboże, to wszystko, to oni pieniądze gdzie odprowadzają? Gdzie? Do rajów podatkowych. Czy w Polsce ktoś widział złotówkę od tych ludzi? Nie. To nigdy u nas nie będzie, bo jak nie ma gospodarza i mądrego zarządcy, to nigdy nie będzie dobrze. Ludzie muszą się zastanowić nad tym, kogo wybieram. Tak tutaj pan powiedział. Panie wójcie z Podecka, żyje pan z rolnictwa i pan ma najniższy podatek, jaki możliwy jest od guzu w Stanach. Jakie jest podejście do tego? Ja chcę panu oceniać tego, do wyboru tego, ale z lat najwyższe są w koniecznym podatku. I co to daje? Czy temu rolnikowi nie można uczyć? I ten podatek, ja mówię trochę. Gmina nie uczy, ale można. Ja dziękuję za to wszystko i jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam. Dziękuję.